Cześć. Wybaczcie ten bałagan na stole, ale dzisiaj zapraszam Was na film, którego już dawno nie było, czyli z poleceniami. Nie będą to tylko keto nowości, chociaż one na początku filmu się pojawią, ale też jak przejrzałam swoją kuchnię i spiżarkę, to chcę Wam powiedzieć o produktach, które być może nawet parę lat temu polecałam Wam na kanale, a one nadal się u mnie sprawdzają i używam ich na co dzień. Także jeżeli macie ochotę na trochę poleceń i bezpośrednich linków, które znajdziecie w opisie filmu, to zapraszam na ten odcinek. Moi drodzy, chyba wszystkie te produkty ja kupuję, albo kilka z nich dostałam do testów na eSuperfood i też kod rabatowy, jeżeli ktoś chce, Joanna Salwa, to wszystko znajdziecie w opisie filmu. Natomiast to, jak mam nadzieję wiecie, są produkty, które ja przetestowałam, sprawdziłam i rzeczywiście mogę Wam naprawdę polecić pod kątem przede wszystkim dobrego wpływu na nasze zdrowie albo braku złego wpływu. Nietypowo zaczniemy od tłuszczów. Słuchajcie, wciąż te pytania się pojawiają na ten temat, już były osobne filmy robione, natomiast na czym smażyć? Jeżeli chcemy smażyć na tłuszczach nasyconych, no to oczywiście mamy smalec gęsi, który możecie kupić na eSuperfood. Akurat go tutaj nie mam, bo mi się skończył, ale ja go właśnie cały czas jakby używam w mojej kuchni. Mamy też masło klarowane i moje ulubione to masło klarowane firmy Palce Lizać. Ono naprawdę jest smaczniejsze niż takie w sklepie. Oczywiście można to sobie też samemu masło klarowane, masło sklarować zwykłe i mieć klarowane. Natomiast jeżeli ktoś chce dobre masło, to zdecydowanie Palce Lizać. Oni po prostu, i to są polskie krowy z wypasu łąkowego, czyli mamy dość lokalny produkt, bardzo fajna firma, Palce Lizać. Oni też robią, i być może z tego ich kojarzycie, energię do kawy, czyli właśnie to połączenie oleju kokosowego z masłem klarowanym i przyprawami. Dość nowa rzecz, energia do kawy podkręcona, czyli z chili. Jeżeli lubicie tego typu eksperymenty, to również możecie sobie spróbować. Tutaj zawsze na dole osadza się najwięcej tych przypraw, więc po prostu polecam. W ogóle nie trzymamy masła klarowanego w lodówce, tylko w temperaturze pokojowej i polecam Wam to porządnie wymieszać, żeby z takiej energii wyciągnąć to, co najlepsze. Natomiast jeżeli ktoś chce trochę zwiększyć udział tłuszczów nienasyconych, czyli pójść w tą bardziej śródziemnomorską dietę, albo na przykład ma wysokie poziomy cholesterolu, a tłuszcze nasycone potrafią cholesterol podnieść, trójglicerydy nam opadają na keto, czy to nasyconym, czy nie, ale cholesterol całkowity, czy LDL potrafi się przy nasyconych tłuszczach podnieść, to ja między innymi dla tych osób polecam, jak mam nadzieję wiecie, właśnie smażenie na tłuszczach również nienasyconych. I są dwa, które się do tego bardzo dobrze nadają i ja już od dłuższego czasu używam olej z awokado. Olej z awokado, jeżeli mamy tłoczony na zimno, i taki nierafinowany, to on ma punkt dymienia około 250 stopni Celsjusza, więc naprawdę jest dobry. Jeżeli ktoś ma rafinowany, to jeszcze jest wyższy, około ponad 270 stopni. Natomiast również ponad 200 stopni punktu dymienia ma olej z orzechów makadamia i to też są fantastyczne tłuszcze nienasycone, więc na tym również możemy smażyć i tak samo te oleje dodawać do potraw, naprawdę bardzo Wam to polecam. Olej z awokado jest też dość neutralny w smaku, może nie tak neutralny jak MCT, ale tym osobom, którym na przykład, które chcą jakby bezsmakowego tłuszczu, bo mają jakąś smakową potrawę albo smak niektórych tłuszczów przeszkadza, to naprawdę olej z awokado, a także olej z orzechów makadamia, jego troszkę makadamią czuć, ale ja akurat to bardzo lubię, to polecam Wam rzeczywiście sobie te tłuszcze wypróbować. Natomiast jeżeli chodzi o oliwę z oliwek, to już od jakiegoś czasu używam i naprawdę bardzo mi smakuje oliwa Redoro. To jest, ona jest w takich 500 ml butelkach i też bardzo fajnie, jeżeli ją używacie do polewania, to ona po prostu nie leje się w dużych ilościach od razu, tylko ma fajny taki dozownik. Bardzo ładna i smaczna, ale też nie jakaś super tania. Jeżeli chcecie tańszą opcję, a na przykład wiem, że są osoby, które nie przepadają za smakiem oliwy, to mamy tutaj oliwę, ona jest dość nowa, ona jest hiszpańska i ona jest bardzo łagodna w smaku, więc dla tych osób litrowe opakowanie, ok, jasna butelka, ale po prostu trzymajmy to w jakimś cargo właśnie bez dostępu do światła i nie będzie źle,
Delikatny smak, więc też Wam mogę tą oliwę polecić. To już jest druga butelka, dlatego jeszcze nie otwarta, więc już też ją przetestowaliśmy i też parę tych Redoro również są u mnie po testach i bardzo dobrze się w domu sprawdzają. Nadal będąc w temacie keto, w ogóle dwie firmy, które są moim zdaniem bardzo fajne i często z nich korzystam, to jest Coco Farm i firma 5 przemian. Jeżeli chodzi o Coco Farm, oni mają teraz orzechy w takich opakowaniach 200-250 gramów. Mają też w takich opakowaniach mąki. Bardzo smaczne są te orzechy. Macie tutaj też woreczek strunowy, więc to jakby no fajnie trwałość zachowuje. I jak ktoś nie je bardzo dużo orzechów, to one też tak nie jełczeją i są naprawdę bardzo dobrej jakości. Orzech makadamia chociażby w takim właśnie opakowaniu cenowo wychodzi tak samo jak na przykład jak kupujecie półkilogramowe z firmy typu Targroch i tak dalej, więc jest to fajna opcja i ja praktycznie no, wszystkie orzechy właśnie też od nich już brałam, testowałam. Z Coco Farmu mamy właśnie też różnego rodzaju ketogeniczne i nie tylko mąki z nasion i jest też chleb mocy bez zbóż. Wydaje mi się, że jeszcze tego Wam nie pokazywałam. Jest to spoko opcja. Ja nie ukrywam, że u nas wygrywa zazwyczaj chleb z 5 przemian i ten chleb na pewno już Wam pokazywałam. Do niego się dodaje tylko wodę, się szybko robi i on nam bardzo smakuje, a jak już mamy go, na przykład ja czasem po prostu chcę odmiany, to wsadzam sobie po prostu kromkę takiego chleba do tostera i podgrzewam sobie, robię z tego takie chrupiące tosty, ale w ogóle to trzymajcie ten chleb, pamiętajcie, w lodówce, żeby się jakby nie psuł. U mnie nawet tydzień taki chleb w lodówce się trzyma, więc 5 przemian, już Wam o tym na pewno mówiłam, ale też fajna rzecz do wypróbowania, chleb mocy bez zbóż, tutaj mamy nasiona, pestki, orzechy i też to jest fajna sprawa właśnie z 5 przemian. Jak już mówimy o 5 przemianach, to coś, co u mnie jest bardzo często i moi podopieczni również pod kątem właśnie przeciwzapalności diety, ale też takiego dodatku błonnika i dodatku białka dostają często, to są nasiona konopi. Więc jeżeli nie ma ich w Waszej kuchni, to naprawdę uważam, że fajnie, tak samo jak jakieś, nie wiem, pestki dyni, sezam, słonecznik dodajemy sobie do różnych rzeczy, to również te nasiona konopi można dodawać tak samo do jakichś zup kremów sobie posypywać, czy do konopianki porannej. Świetna sprawa i ja też najczęściej właśnie używam te z 5 przemian, chociaż do wyboru macie oczywiście więcej marek i każdy może wybrać to, co mu pasuje. Produkt, o którym na pewno mówiłam już kilka lat temu, ale on wciąż u mnie jest, to są krakersy. Krakersy właśnie między innymi z siemienia lnianego, one są w 3 różnych formach. Tutaj mamy akurat Herbs and Seeds. Chyba nie mogę powiedzieć, że te najbardziej lubię, bo wszystkie bardzo lubię. One, każde z nich mają trochę inny smak. To są takie wytrawne krakersy, które nieraz można sobie właśnie użyć zamiast pieczywa i jest to najszybsza opcja, no bo po prostu wyciągamy jednego krakersa. I to, co jest fajne, to one też są pieczone w niskich temperaturach, więc tutaj już na pewno producent zadbał o to, że nic się nie utlenia. A jeżeli ktoś lubi słodsze smaki, to również właśnie w bardzo podobnej formie mamy krakersy na słodko z cynamonem i z kakao. U mnie zdecydowanie wygrywa cynamon, bardziej mi smakuje niż kakao. Mojemu tacie na przykład kakao bardzo smakuje. Natomiast jeżeli nie lubicie smaku oleju kokosowego, to ich nie bierzcie, bo w nich mocno czuć olej kokosowy, dlatego mam osoby, którym na przykład w ogóle to nie podchodzi. Plus jest taki, że one są dość tłuste, więc na przykład do, nie wiem, czarnej kawy taki jeden kraker mi w zupełności wystarcza, żeby zaspokoić moje kubki smakowe, więc nie zjemy raczej całej paczki, ale jest to też fajna przekąska, jeżeli komuś takie klimaty smakują. W temacie keto przekąsek, nie wiem, czy Wam o tym mówiłam, ale kokosowe chipsy, kokos w różnych formach, różnych firm już próbowałam. Te chipsy są pyszne, są ze skórką, to jest 20 gramów, to nie jest duże opakowanie, więc nieraz ja po prostu jem je na raz albo na dwa. Ale bardzo fajna rzecz do przegryzienia. Suszone chipsy kokos bez dodatku cukru. Sam po prostu kokos mamy i naprawdę one są pyszne i nie są takie, wiecie, gumowate. Więc taka mała przekąska, którą zawsze sobie tam do koszyka można dorzucić, jak ktoś kokosa oczywiście lubi. Co dalej?
A właśnie, od jakiegoś czasu eSuperfood wysyła też sery. Wcześniej tylko mieli na dowóz albo do kupienia u siebie w sklepie w Radomiu. Natomiast ja teraz za każdym razem, jak robię zamówienie, to biorę większą partię serów. One naprawdę przychodzą w dobrej, jakby chłodne, nic się im nie dzieje, wkładam je do lodówki. I ich macie bardzo dużo, głównie właśnie kozie i owcze. A moim zdaniem warto, jeżeli zdecydujemy się na nabiał, to właśnie ten wybierać. Więc przepatrzcie sobie ich ofertę. Dwa, które Wam dzisiaj chcę pokazać, to są twarogi. Twaróg owczy i twaróg kozi smakują bardzo podobnie właśnie jak ser feta, więc u nas one idą do sałatek. Moje dzieci je bardzo lubią, chociaż wydawałoby się, że no, ten kozi czy owczy nabiał jest taki charakterystyczny, ma smak. One są dość delikatne, łagodne, naprawdę pyszne i sprawdźcie sobie, bo są w mega dobrej cenie. I pozostając w jeszcze keto tematach, ryby, które u nas się nie nudzą i od czasu do czasu właśnie wchodzą na stół, sprawdźcie sobie firmę Riga Gold, jeżeli zależy Wam na atrakcyjnej cenie, bo jest bardzo duża oferta z Riga Gold, a są naprawdę dużo tańsze te rybki niż większość jakby takich innych ekologicznych. Tutaj akurat mamy szproty i właśnie one są po pierwsze w szkle, a po drugie w oliwie z oliwek, a nie w tłuszczu roślinnym. W tłuszczu roślinnym też znajdziecie, one są jeszcze tańsze, więc tutaj sobie musicie sprawdzić, co Wam pasuje i potestować. Natomiast są ekstra, w ogóle szproty bardzo Wam polecam. I mamy też tutaj, my bardzo lubimy właśnie te sardynki. One są co prawda, bardzo ładnie wyglądają, ale są puszkowane, ale właśnie też są w oliwie z oliwek i są albo zwykłe, albo smakowe. Ja teraz tutaj Wam pokazuję akurat z cytryną i z chili. I w ogóle te małe rybki typu szproty, sardynki, one zazwyczaj są najmniej zanieczyszczone, a też mają właśnie bardzo fajne białko, bardzo dużo wapnia, więc warto to albo do jakichś past, albo po prostu do sałatek, czy jako przekąskę nawet no, mieć w swojej diecie i w diecie naszej rodziny, także dzieciaków. Moje dzieci niestety są troszkę na bakier z rybami. Ostatnio im się zmieniło, ale pracujemy nad tym. Ale o dzieciach zaraz, bo jeszcze mam dla Was coś, co mnie zaskoczyło. I to znowu jest Coco Farm, czyli ta firma, którą Wam już poleciłam. Siemianka z orzechami i mleczkiem kokosowym. Tu mamy siemiankę z kokosem i ja już też jadłam siemiankę z figą. Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się, że będzie to jakieś super smaczne, bo trzeba do tego dolać wodę, bo tutaj jest mleko kokosowe w proszku i po prostu dolewamy wodę do odpowiedniego poziomu, zamykamy, czekamy kilka minut, żeby siemię lniane wchłonęło tą wodę i mamy gotową siemiankę, czyli taki zamiennik owsianki. Przypuszczałam, że to nie będzie jakieś super dobre. Ja zazwyczaj wybieram nasiona chia albo nasiona słodkiej bazylii, jeżeli sobie coś robię, bo po prostu bardziej mi w smaku te nasiona smakują niż siemię lniane. I się tutaj pozytywnie zaskoczyłam, dlatego Wam o tym mówię. Więc jeżeli na przykład chcecie coś mega szybkiego na śniadanie czy na przekąskę, albo chcecie coś na wynos, bo to jest w takim fajnym opakowaniu i rzeczywiście sam wrzątek, na przykład jak ktoś idzie do pracy, wystarczy sobie dolać, zamknąć i poczekać, no to jest to naprawdę fajna opcja. Ja pewnie też będę po tą siemiankę sięgać, chociaż tak jak mówię, nie spodziewałam się, że to będzie fajne, ale Coco Farm znowu dał radę. A właśnie, bo powiedziałam o nasionach bazylii, a dla niektórych może to być nowość. Oprócz nasion chia, bardzo podobne, troszkę ciemniejsze, ale podobne w smaku i pod kątem właściwości odżywczych są nasiona bazylii. Rewelacyjne źródło błonnika, także kwasy omega-3. One troszkę szybciej niż nasiona chia pęcznieją, więc nawet dla osób bardzo zapracowanych to może to być lepsza opcja. I one właśnie mam akurat jest 5 przemian i też używam, ja nieraz nawet w słoiku mieszam sobie po prostu nasiona chia i bazylię i na mleczku kokosowym takie puddingi robię. Więc jeżeli ktoś chce taką nowość sobie przetestować, to bardzo polecam nie tylko nasiona chia, ale też nasiona bazylii. I chyba już ostatnia rzecz pod kątem keto, choć nie tylko keto, to są buliony.
idzie jesień, idzie zima, fajnie jest coś na ciepło zjeść i ja oczywiście jakby cały czas polecam robienie do domu takiego bulionu. Macie u mnie nawet na blogu joannasalwa.pl cały artykuł o zupie mocy, o tym jak ją przygotować i jakie ma właściwości, ale jak ktoś nie lubi, nie ma czasu i tak dalej, to już kiedyś polecałam Wam rosolowe chyba, właśnie w takich szklanych butelkach, one dalej są i są super, ale ostatnio dostałam na testy nowość, czyli takie bulioniki o w takich opakowaniach, tu jest 350 ml, ten akurat przetestowałam. I słuchajcie, to jest azjatycki bulion dorobiowy, ekologiczny, bez glutenu, laktozy itd., itd. I on, co fajne, jest gotowany co najmniej 12 godzin i tutaj akurat są kości drobiowe wykorzystane, bo o te kości nam chodzi, żeby one właśnie były w tych naszych gotowanych rosołach. I mamy też bulion drobiowy, tak samo minimum 12 godzin właśnie z kośćmi. Bulion warzywny, no to wiadomo, że tu kości nie ma, ale też jest jakby taki gotowany co najmniej 12 godzin, warzywa, zioła. I bulion wołowy, czyli właśnie z kośćmi wołowymi. I słuchajcie, przetestowałam, bo no różnie to ze smakiem tych bulionów jest. Wiadomo, że go i tak się dodaje do zupy nieraz, więc tutaj bardziej chodzi o jakość, a jakość jest dobra. Ale ten azjatycki, ja po prostu wypiłam sobie filiżankę tego bulionu, bo mi bardzo smakował. I tutaj mamy oprócz wody, kości drobiowych, cebuli, marchewki, pieczarek, korzenia pietruszki, soli morskiej, właśnie przyprawy, które tutaj zrobiły ewidentnie robotę. Czosnek, imbir, pieprz czarny, liście limonki, kafir, trawa cytrynowa, chili, natka pietruszki, tymianek, liść laurowy. Wszystkie, dosłownie wszystkie te dodatki są z certyfikowanych upraw ekologicznych, więc to też jest fajne, bo mamy naprawdę wysokiej jakości. Rzecz, firma się nazywa Food Studio, podlinkuję Wam, bo to jest nowość, te buliony, bo dla osób, które nie lubią albo nie mają czasu, czy nie mogą dostać, nie wiem, dobrych kości, chociażby drobiowych czy wołowych, no to to naprawdę jest super opcja. Jeszcze muszę Wam powiedzieć o jednej rzeczy pod kątem mnie, więc nie tylko, że dzieciaków, herbaty. Pure and Good ma serię herbatek i moja ulubiona to jest Lemon and Ginger, czyli cytrynowo-imbirowa. Jeżeli nie mam czasu sobie parzyć w czajniku, dodawać imbiru, cytryny i tak dalej, chociaż bardzo to lubię robić, to rzeczywiście korzystam z tych herbatek w saszetkach. I jest super. Ten smak jest super, bardzo lubię też zieloną herbatę i ona jest z pomarańczą i bardzo lubię też białą herbatę i ona w ogóle dla osób, które chcą ograniczać kofeinę, ma właśnie mniej kofeiny niż zwykła herbata czy zielona, więc to też jest fajna opcja. Więc te herbatki naprawdę teraz w tym okresie jesienno-zimowym mogę Wam polecić. A jeżeli znacie temat kombuczy, którą właśnie, to jest jedna z rzeczy, która u mnie w kuchni już jest od dawien dawna i mówiłam Wam o tym na kanale, to ja do robienia kombuczy już teraz tylko używam herbat Impra, które są naprawdę fajnej jakości. Tu mam akurat Earl Grey, ale czarną, ale jest też zielona, jest też z dodatkiem cytrusów itd., itd. To jest herbata liściasta, świetna i jeżeli właśnie sobie parzę w czajniku herbatę, to wybieram zdecydowanie w liściach, albo do kombuczy również ta herbata jest tutaj w takich fajnych puszkach, jeżeli chcecie, to też możecie sobie zerknąć, podlinkuję Wam, bo naprawdę jest bardzo dobrej jakości, dużo lepsza niż jakaś taka, no nie będę tutaj może podawać marek, kupowana w sklepach, więc uważam, że warto taką imprezę sobie właśnie kupić w dużych opakowaniach, naprawdę na długo wystarcza.